Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na dzisiejszej konferencji. Konferencja oczywiście jest poświęcona ostatnimi decyzjami finansowymi dla naszych powiatów i dla naszych gmin z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Jak Państwo wiecie, podział jest naprawdę mocno niesprawiedliwy. Ja osobiście nie wiem, na jakiej podstawie, jakie kryteria w ogóle były wzięte pod uwagę, żeby w taki sposób dzielić te środki. Przecież mieszkamy wszyscy w tym samym państwie, w tym samym kraju i chodzimy po tych samych ulicach, chodzimy do tych samych szpitali, jeżeli będzie potrzeba, a także chodzimy do tych samych sklepach. Nieraz niektórzy mieszkańcy nie mają możliwości dojścia łatwego do miasta czy do sklepu, bo droga, która jest dziurawa, w ogóle nawet ciężki sprzęt nie jest w stanie tego zdać sobie rady. Takie gminy akurat znajdowały się między innymi wśród tych gmin, które nie dostawały żadnych środków. Oczywiście to jest kolejny etap, to jest drugi raz, jak tak zostało zrobione. Chciałbym tutaj powiedzieć Państwu, że za pierwszym razem ja osobiście wystosowałem pismo do pana wojewody i napisałem także do wiadomości pana ministra i pana marszałka województwa lubelskiego. Prosiłem wtedy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie te środki zostały tak podzielone. Otrzymałem oczywiście odpowiedź. Odpowiedź była jedno brzmiące słowo: nie ode mnie to zależało. I to pan wojewoda powiedział na konferencji prasowej zdalnej między posłami ziemi lubelskiej i pan wojewoda. A więc myślałem, że tym razem będzie inaczej. Ale jak się okazało, że wyszło jeszcze gorzej, bo pan wojewoda w tym razem on dzielił te środki. Ja, szanowni państwo, na ten temat chcę tylko tyle powiedzieć, bowiem, że ten temat na pewno będzie poruszany przez nas i razem z naszymi posłami z Koalicji Obywatelskiej i innych ugrupowań poselskich. Będziemy interweniować zarówno u pana wojewody i zarówno u pana marszałka, jak u pana premiera rządu. Na początku chciałbym też państwu powiedzieć, że dzisiaj akurat mamy taką smutną uroczystość i ja składam tutaj kondolencje wam wszystkim, dziennikarze, z racji śmierci bardzo zasnego dziennikarza, fotoreportera Adama Trochimiuka. A więc chylę mi czoło i niech spoczywa w pokoju. Oddam głos panu przewodniczącemu Rady Powiatu Bialskiego, radny Daniel Dragan, który opowie państwu cyframi, liczbami, w jaki sposób te środki zostały podzielone. Bardzo proszę, Daniel. Dziękuję pani pośle za oddanie głosu i bardzo dziękuję państwu za dotarcie tutaj na konferencję prasową. Tak jak już wcześniej, że tak powiem, przy pierwszym naborze konkursowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, my bardzo staraliśmy się poznać, jakie były mechanizmy dzielenia tych środków, bo to jest dla nas ważna rzecz, tak żeby planować nasz rozwój i działania, jakie będziemy podejmować, i za te działania panu posłowi życzę, ponieważ ich poznanie jest dla nas absolutnym priorytetem. Natomiast Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, tak jak państwo wiecie, miał w założeniu być takim mechanizmem, który dla samorządów, które przez pandemię są poszkodowane i mają mniejsze dochody podatkowe, mogły dalej realizować swoje inwestycje, bo tak naprawdę 40% inwestycji publicznych w Polsce jest realizowane przez samorządy. Jeżeli one przestaną realizować te inwestycje, to tak naprawdę nie tylko możemy pogorszyć komfort życia mieszkańców, ale także przede wszystkim doprowadzić do dużych perturbacji gospodarczych.
I ta szlachetna inicjatywa i bardzo dobra, bo ja jako samorządowiec zawsze byłem za tym, żeby te pieniądze do samorządów były przekazywane, została tak naprawdę wykorzystana politycznie. Zarówno przy pierwszym naborze i drugim. Ja tutaj nie będę sprawdzać legitymacji partyjnych tego czy innego samorządowca, który dostał czy nie dostał pieniądze. Natomiast z punktu widzenia mnie jako radnego powiatu bielskiego, który w przysiędze swojej złożonej na pierwszej sesji mówił o tym, że będzie dbał o interesy mieszkańców, jest moim obowiązkiem się dowiedzieć, dlaczego mój powiat, ale także inne powiaty zostały po raz kolejny pominięte przy dzieleniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ja mam taką bardzo mocną analogię do czasów historycznych. Kiedyś tak było, że w czasach głębokiego PRL-u czy w czasach komunistycznych, tam gdzie były słabe komórki partyjne albo ludność była nieprzychylna władzy, takie miejscowości były omijane przez różnego rodzaju inwestycje, czy to drogi, oczyszczalnie, fabryki. I tak naprawdę to z tego wziął się podział na Polskę A i Polskę B, z którym jeszcze do tej pory musimy się borykać. I niestety w tej chwili administracja rządowa tak naprawdę z tych wzorców bardzo PRL-owskich mocno czerpie. Czerpie wręcz pełnymi garściami. I my możemy sobie wprost powiedzieć, że pojawia się kategoria takich samorządów wyklętych. Tak jak kiedyś za pomoc żołnierzom wyklętym były, omijało się z inwestycjami miejscowości, czy w ogóle z pomocą, to tak samo dzisiaj tak naprawdę cierpią mieszkańcy tych miejscowości. I to widać bardzo dobrze po cyfrach, tym, których Państwu już przekazałem, które były zrobione na poziomie powiatów. I w pierwszym i w drugim naborze widać było, że te pieniądze nie miały jakiegoś logicznego wytłumaczenia, dlaczego były dzielone tak, a nie inaczej. To, co mówili politycy PiS-u, bardzo rzadko mija się z prawdą. Nieprawdą jest to, że wspierane były przede wszystkim biedniejsze samorządy czy samorządy słabsze, bo ja celowo Państwu, pokazując te tabelki z pierwszego i drugiego naboru konkursowego, pokazałem taki wskaźnik P. Wskaźnik P służy do tego, żeby pokazać dochody podatkowe poszczególnych samorządów i na podstawie tego, w jaki sposób mniej lub bardziej obiektywny możemy powiedzieć, czy samorząd jest bogaty, czy biedniejszy. I już wtedy widać, że zarówno i w pierwszym naborze konkursowym, i w drugim było tak, że otrzymywały środki samorządy bogate. Można to wprost powiedzieć, czy powiat łęczyński, czy powiat puławski, tam gdzie są znajdują się potężne zakłady przemysłowe, spółki Skarbu Państwa odprowadzające duże podatki, one także dostawały pieniądze, a często nie dostawały ich samorządy biedne, tak jak na przykład nasz sąsiedni powiat włodawski. Powiat bialski może do najbiedniejszych nie należy, ale także na pewno nie jest krezusem. Więc jeżeli się go porówna do podobnego powiatu biłgorajskiego, widzimy, że my dostaliśmy 270 tysięcy, a oni ponad 22 miliony. My jesteśmy powiatem dużym, oni też są powiatem dużym, oba powiaty mają ponad 100 tysięcy mieszkańców, natomiast dysproporcja jest ogromna. My dostaliśmy około 1% środków tych, które dostał powiat biłgorajski. I tutaj z całą pewnością mogę Państwu powiedzieć, że winą nie są, że złożyliśmy złe projekty, ponieważ składaliśmy projekty na takie same działania, które otrzymywały dofinansowanie, nawet w tym drugim naborze konkursowym. Ja w tej tabeli też przedstawiłem, jakie projekty na jakie projekty składał powiat i było to droga, inwestycje drogowe otrzymywały pieniądze. Był to projekt rozbudowy Muzeum Kraszewskiego. Projekt dostał, między innymi podobny projekt dostał powiat biłgorajski, ale także zabezpieczenie energetyczne szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Jedynie na te ostatnie działanie dostaliśmy 270 tysięcy. Natomiast w przypadku projektu za 1 400 000 tysięcy teraz my jako radni musimy naprawdę się mocno głowić, co zrobić, żeby znaleźć te brakujące 1 100 000. Więc tak naprawdę my wcale nie jesteśmy lepiej potraktowani jak powiat parczewski czy włodawski, którzy nie dostali nic. My też się uważamy za powiat, który tym właśnie rozdaniem został pokrzywdzony i nie ukrywam, że o tym będziemy dyskutować. Po to Państwo dostali tą analizę, żeby mieć jako dziennikarze precyzyjną informację, bo w przestrzeni publicznej politycy celowo to wykorzystują do wprowadzania opinii publicznej w błąd. Mówienie, że teraz dostaną gminy, które nie dostały wcześniej, mija się kompletnie z prawdą. Państwo też widzą, że niektóre powiaty, właśnie jak biłgorajski, łukowski i kilka innych dostawał zarówno w pierwszym konkursie, jak i w drugim konkursie.
I właśnie o to będziemy przede wszystkim apelować. Chcemy równego traktowania każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, bo to jest właśnie najgorsze, że te pieniądze publiczne są wykorzystywane do podważania idei samorządności w Polsce. Pieniądze, z którego jest finansowany Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, one pochodzą z emisji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Czyli tak naprawdę jest to dług zaciągany przez wszystkich Polaków. Przeze mnie, przez państwa, przez państwa rodziny, przez wszystkich. Zaciągany jest na konto wszystkich Polaków, natomiast korzystają z niego tylko nieliczne samorządy i to jest właśnie rzecz, dlaczego, o którą właśnie teraz głośno mówimy i o którą też będziemy prosić pana posła. My jako samorządowcy chcielibyśmy wiedzieć, jakimi kryteriami kierowano się, rozdzielając tak, a nie inaczej pieniądze, jak to będzie wyglądało w przyszłości. My chcemy jasnych, transparentnych priorytetów, żebyśmy mogli odpowiednio prognozować i projektować rozwój naszego powiatu. Tylko tyle, ale niestety w przypadku tej władzy to jest aż tyle. To wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. Bardzo dziękuję za tą analizę. Państwo dostaliście te dane, a więc jeśli chodzi o nasz powiat, to chcę powiedzieć, że po raz kolejny on został pokrzywdzony. I projekty ogromne prozdrowotne, przecież wiadomo, że COVID nie umija nikogo, nie umijał ani nas, ani nie umija mieszkańcy oddalonych gmin powiatu warszawskiego, wodawskiego, prawda, i bielskiego. I dlatego czujemy tutaj naprawdę ogrom krzywdy dla mieszkańców tych gmin. No ja tutaj z tego miejsca też gratuluję gminy, które otrzymały te środki. I mam nadzieję, że one będą gospodarowane w sposób należyty i w sposób też, który mieszkańcy będą z tego korzystać. Bo dla mnie w tym momencie poprawa dostępu, budowy infrastruktury drogowej, zwiększyć bazy medyczne, szpitalne, czy tam w ogóle ośrodki zdrowia, to jest priorytet, a nie absolutnie nie omniejszając żadnej wartości, żadnej inwestycji, bo dla mnie teraz jest ważniejsze jest zdrowie, aniżeli budowę jakiegoś kawałku skwerka, bo to, żeby był symbolem, pomnikiem czegoś albo kogoś. I w tej sprawie będziemy interweniować na pewno. Chodzi o to, co został podzielone, to już podzielone, tylko wiadomo, że jesteśmy na szczycie tej trzeciej fali pandemii. Co nas czeka, to nikt nie wie. Przecież, panie redaktor, w każdym mieście, w każdej gminie wiemy, jaka jest sytuacja pacjentów, jaka jest sytuacja dostępu do służby zdrowia i jaka jest sytuacja przedsiębiorców. Przecież firmy upadają. Procent bezrobocia rośnie z dnia na dzień. Te statystyki, które są pokazywane w telewizjach państwowych, to naprawdę oni mijają z prawdą. Proszę przyjść do miasta Białej Podlaskiej i dowiedzieć się, ile tych ludzi bez pracy, ile ludzi poszukuje pracy. Ja osobiście codziennie niemalże kilka telefonów, kilka interwencji w tej kwestii. A więc to jest, nasza interwencja będzie z nadzieją, że chcemy zwrócić uwagę, że to nie jest sprawiedliwe. Chcemy zwrócić uwagę rządzącym, że tak się nie robi, bo my jesteśmy z tego samego kraju i mieszkamy na tej samej ziemi i mamy te same prawa i te same obowiązki i proszę zwrócić uwagę na tych naprawdę biedniejszych gmin. No przecież taka gmina u nas tu w powiecie, dam dla przykładu Rokitno. To jest jedna z najbiedniejszych gmin, żadnego przemysłu. Nie ma tam nic takiego, gdzie dochody z PIT-u czy CIT-u dla tej gminy byłoby duże. I po raz kolejny gmina Rokitno nie dostała ani złotówki. Pytanie dlaczego? Czyżby tam mieszkają ludzi nie z Polski, to z Polski. A więc proszę do rządzących apel, żeby posłuchali głos ludu. Wracając do przed lat, jak Daniel mówił, jeżeli taka polityka, to proszę wziąć pod uwagę też głos narodu i potrzeby jego.
Tego właśnie potrzebujemy, pokazania nam jakiejś listy rankingowej. Tak naprawdę jak składaliśmy te projekty właśnie w tym drugim naborze konkursowym, my tak naprawdę nie mieliśmy żadnej jakiejś szerokiej listy kryteriów, w jaki sposób, jakie projekty będą otrzymywały pieniądze. Była tylko enigmatyczna informacja, co może być brane pod uwagę, ale nie było tak, jak na przykład mamy w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych. Jest szczegółowa dokumentacja konkursowa, jest pokazana lista oceny, pokazane są priorytety, na jakie się zwraca uwagę i później na koniec jest robiona lista rankingowa. To, co właśnie pan poseł Hajdar powiedział, na koniec każdego konkursu finansowanego ze środków Unii Europejskiej jest robiona lista rankingowa i my wtedy możemy powiedzieć, czy faktycznie my gdzieś popełniliśmy błąd, czy to po prostu była zła ocena. A w tym momencie, kiedy to było robione w sposób polityczny i była tylko krótka informacja, nawet nam trudno się, że tak powiem, w tej chwili zorientować, gdzie był popełniony błąd i w tym momencie dla nas priorytetową rzeczą jest dowiedzenie się, w jaki sposób te środki są dzielone, żeby takim sytuacjom zapobiec w przyszłości. I nawet... Nie można. Tu nie ma żadnego, to w przeciwieństwie do środków z funduszu, nigdzie możemy się odwoływać, czy to do ministerstwa, czy w końcu do Komisji Europejskiej, bo takie też przypadki były. Tutaj takiej ścieżki odwoławczej nie ma. I nawet gdyby było na przykład błąd albo zła była przedstawiona argumentacja danego projektu, jeżeli intencją rozdającego jest faktycznie pomóc, to trzeba, można byłoby wzywać, proszę bardzo, tutaj został dokonany taki i taki błąd, tu zostało zrobione to nie tak, a tu proszę to wyjaśnić, bo być może wasza intencja była inna. Ale nigdy tak w tych rządowych ostatnich rozdaniach coś takiego nie było. A więc też warto nad tym też zastanowić. Jeżeli będą Państwo jeszcze mieli jakieś pytanie, to jak proszę, jak coś to pisać na maila, my jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkich informacji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.